Jednym z najpopularniejszych tematów w serii gadżetów na tym kanale są gadżety zakazane, czyli takie, które co prawda w tym momencie można legalnie kupić w sieci, ale wiele z nich prawdopodobnie powinno zostać objętych pewnymi restrykcjami, a część z nich może nawet nigdy nie powinna zostać dopuszczona do legalnego obiegu. Ale czy rzeczywiście wszystkie dzisiejsze gadżety będą aż tak złe, na jakie wyglądają? A z drugiej strony, czy rzeczy, które na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie, nie okażą się czymś niebezpiecznym? Po to właśnie jest ten odcinek. I po to właśnie zamówiliśmy te wszystkie gadżety, na których zakup normalnie bym się nie zdecydował, bo chcemy to sprawdzić. Ale tak na rozluźnienie atmosfery powiem wam, że niektóre z nich mogą też być dość zabawne, więc jeżeli lubicie i doceniacie odcinki tego typu, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę i strzelcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, bo to nie jest zakazane, a wręcz przeciwnie, mile widziane i dzięki temu zobaczycie kolejne odcinki po gry w niemalże nielegalnie niskich cenach. Zapraszam do linku w opisie na G2A.com. A teraz zaczynamy! Gadżet numer jeden to coś, co dla ludzi raczej nie jest niebezpieczne, ba, w wielu sytuacjach może być nawet pomocne. Jednak potencjalnie może być zagrożeniem dla kogoś innego, mianowicie dla wszelkiego rodzaju czworonogów, zwierzaków i futrzaków. A nie chcemy krzywdzić zwierzątek, prawda? No i właśnie, teoria jest taka, że to jest do sytuacji, kiedy to zwierzątka chciałyby skrzywdzić nas, bo niestety takie sytuacje też się zdarzają. Kosztowało to 45 zł, a to, co jest w środku, prezentuje się właśnie tak. I uprzedzam, to co tutaj widzicie będzie naprawdę głośne, dlatego też mamy decybelometr, decybelomierz, no to takie do mierzenia, jak bardzo głośne będzie. Mieliśmy w jednym z poprzednich odcinków zakazanych gadżetów różne alarmy osobiste. Pierwszy z nich brzmiał tak, drugi z nich brzmiał tak. Jest 120, 121! No więc czy to będzie o wiele głośniejsze od nich, bo to tak naprawdę też jest alarm osobisty, straszak na zwierzęta, który, jak widzicie tu od dołu, ma kadridż gazowy ze sprężonym powietrzem, więc to może działać tak jak te airhorny? Takie coś jak to? Dobra, uprzedzam, przyciszymy wam, żeby nie urwało wam uszu, możecie być spokojni. Decybelomierz odpalony. Kiedy mówię normalnie, jak widzicie, dochodzi do około 80, może nawet 90, bo ja jestem raczej człowiekiem bardzo głośnym, a jak głośne będzie, to sprawdzamy. Uwaga! Może trochę to odsunę. 3, 2, 1. O stary, ale mi zapiszczało w uszach. U ciebie też? Dzisiaj jest Archie u nas na zastępstwo i go traktujemy takimi rzeczami. Sorry. Ej, ale nie wiem ile było. Muszę jeszcze raz. Wybacz. Uwaga! Wywaliło skalę! Widziałeś to? Coś takiego może odstraszyć chyba niedźwiedzia, a nie psa. Ej, ledwo słyszę na uszy. Ty chyba też, co? Jej, dramat. A czekajcie, odsunę decybelomierz, spróbujmy na niego przekierować. O, zrobię to w takiej odległości. I uwaga, czy z daleka złapię? Z daleka, to jest jakieś 100 kilkanaście. Uwierzcie mi, to jest cholernie głośne i zdecydowanie głośniejsze od alarmów, o których wspominałem wam wcześniej. To jest najmocniejsze z takich rzeczy, co mieliśmy w rękach i paskudnie piszczy. Dobra, następny gadżet. Tylko niech mi przestanie w uszach piszczeć najpierw. Niestety, ale żyjemy w dość zagmatwanych czasach, w których to źli ludzie piszą książki o złych rzeczach, które robili, a potem je jeszcze sprzedają. My akurat tą chyba od kogoś dostaliśmy albo wypadła nam w Mystery Boxie, co świadczy o tym, że na szczęście niewiele osób to kupuje. Jednak z tego typu akcjami, książkami i z tego typu ludźmi kojarzy się kolejny gadżet, który kupiliśmy i zapłaciliśmy za niego 15,99. Na pozór rzecz dość zwykła, ale kojarzy się bardzo niefajnie. I pewnie za jej pomocą zrobiono też wiele niefajnych rzeczy. A to, co jest w środku, prezentuje się właśnie tak. Czy domyślacie się, do czego służy ten przedmiot? W sensie, ludzie z tego środowiska domyślali się, do czego to służy, ale domyślali się bardzo źle i dla wielu osób bardzo źle się to skończyło, bo to, co jest w środku, to obcinarka do cygar, która działa właśnie tak. Jednak taka obcinarka do cygar może służyć jako obcinarka do czegoś innego. I tutaj dla przykładu pozwólcie, że zademonstruję. Uwaga, patrzcie na to. No, do krojenia parówek całkiem niezłe. Do cygar, co prawda cygar też nie polecam, ale pewnie by się też nadało. Ale niestety, to mogłoby się nadać do czegoś innego. No, ciężko zakazać sprzedawać obcinarki do cygar, ale przyznacie, że w złych rękach może być to naprawdę złe narzędzie. Dobra, zrobiło się trochę za poważnie, więc tym razem gadżet trochę na rozluźnienie, ale wciąż nie najlepszy. Zapłaciliśmy 18,35 od sztuki, a to, co czeka w środku, nawiązuje do pewnego legendarnego przedmiotu, który kiedyś był nawet reklamowany w telewizji. Może kojarzycie taką reklamę Śmierdziele? Śmierdziele, śmierdziele,
no mamy tutaj wiele. W śmierdzielach chodziło o to, że to były figurki, które strasznie śmierdziały i miałem takiego w dzieciństwie, były zamykane w szczelnych puszkach, żeby ten smród nie wydostawał się niekontrolowany, ale to naprawdę mocno śmierdziało. I kiedy wpisałem na Allegro śmierdziele to za 18 zł od sztuki, znalazłem coś takiego i one też są w puszkach, tak jak tamte śmierdziele. I właśnie zastanawiałem się, czy one też tak będą śmierdzieć. Chciałem to bardzo sprawdzić, ale już widzę, że te puszki z tyłu są otwarte i że to jest rzecz raczej elektryczna. No dobra, wyciągnijmy sobie go. W ogóle każdy z nich ma jakieś imię. Ten fioletowy to Odorus Oli. Świetne imię, Odorus Oli, poznajcie go. Okej, wyciągnijmy Odorusa Oliego i zobaczmy, co to w ogóle potrafi. Tak dla formalności, czy w tym momencie śmierdzi? Jedynie tanim plastikiem. Ale ty, a może on waporyzuje albo coś robi, jak to wyciągnę? Dobra, wyciągam. Jak mi poleci teraz smród w twarz, to się wkurzę. Czy on mi puścił bąka w twarz? Czy on właśnie mi pierdnął w buzię? Serio? Jak to się aktywuje? Nie no, tutaj poszło z gruzem. Nie! Ej, dobra, to jest lepsze niż myślałem, to jest śmieszne. Ej, to jest nawet zabawne. Ciekawe, czy inne będą wydawać inne dźwięki. Jak ten ma na imię? Czekajcie, czekajcie. On na aukcji się nazywa Bloated Bob, cokolwiek bloated oznacza. W naszym zielonym koledze nie było zawleczki. I chyba przez to jego bateria jest rozładowana. To jest w ogóle włącznik, wyłącznik, ale on jest na pozycji włączonej. Jop! Przekręcili nas na baterię. Trudno, mamy jeszcze jednego. Nie, on ma na imię Gaseus Gaf. Wspaniałe imię, serio. Tutaj tym razem mamy zawleczkę i tym razem jest to postać z jednym okiem. I jakie będzie dźwięki wydawać? Czy to będą te same dźwięki? Okej, znowu dostałem pierdem w twarz? O, on beknął. Zaryczał. Ty, a czekaj, duo. Dorosłość jest piękna. Kocham dorosłość w swoim wykonaniu. Uwielbiam swoją robotę. To jest cudowne. Ten gadżet jest okej. Nie, no dobra, nie jest okej. Przestańcie! Następny. Długopis. Na pozór zwykła rzecz codziennego użytku. Więc co w jego przypadku może być zakazane? Albo inaczej, w jakiś sposób niemoralne? Otóż, jak zobaczycie te dwa przedmioty, to raczej to zrozumiecie. Pierwszy z nich kosztował 85 zł, a drugi 99 zł. Jak na długopisy, dość dużo. Jednak te długopisy mają pewne specyficzne funkcje, a pierwszy z nich prezentuje się właśnie tak. Ej! I na pozór to faktycznie przypomina zwykły długopis. Jest niewiele grubszy od tego, ale grubsze długopisy też występują w moich rękach. Nie wygląda on zbyt podejrzanie. Wygląda całkiem normalnie. Ale jeśli przyjrzymy się mu bliżej, zauważymy, że tutaj jest chyba jakiś suwak, a tutaj przycisk, który tego długopisu nie otwiera. Więc jak się go otwiera? A, trzeba przekręcić tutaj czubek i wtedy wysuwa nam się czubek długopisu. No ale właśnie, co ten długopis robi? Otóż, trzeba go rozkręcić we właśnie taki sposób. I jak widzicie, mamy tutaj port USB i wejście na kartę pamięci, więc już chyba się możecie powoli domyślać. Kartę pamięci też mamy, wsuwamy ją tutaj. Chyba dobrze włożyłem. A teraz użyjmy odrobiny wyobraźni i wyobraźmy sobie, że podpisujemy jakąś bardzo dużą, bardzo zobowiązującą i bardzo ważną umowę za pomocą tego właśnie długopisu. I niestety nie wszyscy kontrahenci są uczciwi, bo czasami na umowie znajdują się niedoprecyzowane zapisy, a kontrahent mówi: nie, nie, mordo, spokojnie, to będzie tak, tak i tak. I ty masz mu wierzyć na słowo? Na szczęście w prawie polskim obowiązuje umowa ustna i właśnie po to jest ten długopis, bo umowę ustną ten długopis może zarejestrować, bo w środku wbudowany jest dyktafon. Żeby go uruchomić, trzymamy przycisk przez 2 sekundy, aż zacznie nam się świecić taka dioda. I teraz on jest w standby'u i żeby włączyć nagrywanie, klikamy go znowu. Teraz dioda powinna zapalić się kilka razy, a potem przestać. No bo to by było trochę słabe, jakby na spotkaniu nam długopis świecił, nie? Podejrzane. No i teraz wchodzimy sobie na spotkanie, kładziemy długopis na stole, czytamy umowę i mówimy do naszego kontrahenta: proszę pana, wie pan co, bo tutaj jest tak to tak sformułowane, jakbym miał zapłacić dwa razy. O co tutaj chodzi? Nie, panie Norbercie, proszę się do mnie przejmować, nic pan drugie nie zapłaci. Raz płacę. Tak. Na 100%. Na 100%. Takie jest pana słowo, to jest część umowy, tak? Tak, to jest moja obietnica. Dobrze, to podpisuję, prawda, wychodzę ze spotkania, no i teraz przytrzymuję, aż zacznie migać.
No i teraz teoretycznie powinno być to nagrane. Miejmy nadzieję. A few moments later. Okej, moi drodzy, próbowaliśmy na dwóch różnych kartach, na wszystkie możliwe sposoby. Wypróbowaliśmy wszystkie możliwe opcje kliknięcia tego guziku i nie zapisał nam się na żadnej karcie żaden plik, więc ten długopis prawdopodobnie nie działa, a mógł nam uratować skórę przed podpisaniem złej umowy. Więc z takimi gadżetami trzeba uważać i trzeba je testować, zanim zaczniecie ich używać, dlatego też nagrywamy takie odcinki, ale na szczęście zamówiliśmy jeszcze jeden długopis, lepszy i droższy, bo ten długopis ma jeszcze jedną dodatkową funkcję i oby ten zadziałał, bo na tym bardziej mi zależy, bo to, co jest w środku, to długopis, który oprócz tego, że powinien rejestrować dźwięk, powinien również rejestrować obraz za pomocą tej małej kamery, którą można sobie zasłonić. Porównując go do tamtego, jego rozmiar jest niemalże identyczny i przyznam szczerze, wygląda to dobrze. Oby działał! Tak jak wcześniej, rozkręcamy, montujemy kartę pamięci do środka. Dobra, teraz długopis jest w trybie standby i żeby zrobić zdjęcie, muszę dwa razy kliknąć ten przycisk. Z przodu mam kamerę, a tutaj jest dioda. Ona powinna zamrygać. Uwaga! Chyba mrygło coś, nie? Próbuję jeszcze raz. I teraz spróbuję zrobić zdjęcie jakiegoś dokumentu, żeby zobaczyć, czy tekst będzie czytelny. No i zobaczmy, czy udało się złapać zdjęcia. O, wykryło! Są foldery, foto. Stary, są zdjęcia! Są zdjęcia! Dobra, uwaga. No, tutaj czegoś białego, coś przypadkiem... Aha, jest! Jest, jestem ja! No dobra, jakość jest kiepska, ale to jest mała kamerka w długopisie, nie będziemy od niej dużo wymagać. Proszę, moje selfie zrobione długopisem. O, to jest ostrzejsze, to trochę lepiej wyszło. Jak chodzi o tekst, to nie najlepiej, ale jakby się uprzeć i go wyostrzyć... Odbity niektóre rzeczy, takie jak tutaj na przykład widzę, że jest napisane charging, szłoby rozczytać. Może jakbym zrobił więcej zdjęć, czekajcie, pobawmy się tym jeszcze. Fajnie, że już działa, to jest dobry znak. Spróbuję na tym tekście się skupić, zrobimy bliżej. Dobra, i mamy kilka zdjęć tekstu, zobaczmy. Moi drodzy, nie mam dobrych wieści. Na kolejny długopis straciliśmy kolejne 30 minut czasu i patrzcie na to. Próbuję podłączyć go do komputera, zero reakcji, nic się nie dzieje, a karta jest w środku, długopis jest naładowany. Jeżeli wsadzimy kartę do czytnika, to mimo tego, że naklikałem dużo zdjęć, mamy tylko te zdjęcia, które mieliśmy. I doszliśmy do prostego wniosku. Otóż ten długopis ma już po kilku użyciach zepsuty czytnik kart w środku, przez co nie może nic zapisać. Nie przetestowaliśmy audio, nie przetestowaliśmy wideo. Te długopisy to jeden wielki bubel i skam. Absolutnie odradzam wam zakup, więc sprzedawanie bubli tego typu powinno być zakazane. No bo jeśli ktoś kupuje to z myślą, żeby się zabezpieczyć, to może się mocno przejechać. Niestety. Pora na przedmiot, który z pewnością wielu z was ma w swojej kieszeni albo w swojej torebce, jeśli jesteście dziewczyną, choć faceci takich przedmiotów też używają i mam tutaj na myśli szminkę. Ta akurat jest nawilżająca. Natomiast ta, którą zamówiliśmy z Allegro, nawilżająca zdecydowanie nie jest. Zapłaciliśmy 37 zł od sztuki, no i spójrzcie sami, co my tu mamy. Takie piękne, urocze, różowe szminki, wielkościowo nawet podobne. Tylko że właśnie, to nie są szminki, bo to, co jest w środku, to gaz pieprzowy i muszę uważać, żeby tego nie rozpylić w pomieszczeniu, środek prezentuje się właśnie tak. Żebyście mieli jasność, jeżeli rozpylisz gaz pieprzowy w okolicach czyjejś twarzy, to jego oczy robią się natychmiastowo czerwone, praktycznie nic nie widzi i co więcej, zaczyna się dusić. W przypadku ludzi i zwierząt działa to podobnie, na zwierzęta prawdopodobnie nawet mocniej. I ja mam z tym pewien problem, bo miałem z tego typu rzeczami styczność i doskonale wiem, jak bardzo są niebezpieczne. Więc dlaczego coś takiego, bez żadnego zezwolenia, bez żadnego kłopotu, można legalnie kupić w internecie? To powinno być w jakiś sposób limitowane. Zresztą chyba każdy z was ma w swojej szkole ziomka dzbana, który lata z taką wielką butlą z gazem, która wystaje mu gdzieś z saszetki i chodzi taki, wiecie, no raczej nie służy to takim osobom do samoobrony, musicie przyznać, prawda? Ale skoro już to kupiłem i skoro już o tym opowiedziałem, to spróbuję wam dać namiastkę tego, jak to działa. Oczywiście nie będę tym psikał ani w siebie, ani w innych, oczywiście zrobimy to na zewnątrz i oczywiście na wszelki wypadek zamówiłem takie chusteczki, które poniekąd w razie czego neutralizują działanie takiego gazu. To nie będzie najprzyjemniejszy z testów. Dobra wiadomość, nie ma nikogo dookoła. Zła wiadomość, trochę wieje, więc najpierw... Okej, wieje w tamtą stronę. Sprawdziłem kierunek wiatru. Czyli psikać też chcemy w tamtą stronę, żeby to nie poleciało we mnie. Zobaczmy, jak to psika. Odsunę twarz i... Okej, to działa trochę jak dezodorant. Spróbuję to powąchać, ale to nie będzie nic miłego. Okej, myślałem, że już teraz zacznie mnie dusić.
O, dobra, teraz to poczułem. Zmienił się kierunek wiatru. Ty też, co? A ty stałeś daleko, z 1,5 metra ode mnie. Na szczęście zaledwie odrobinka zawartości dostała się gdzieś do moich nozdrzy. Jak widzicie, przyjrzyjcie się moim oczom, one już powoli zaczynają łzawić. Od tylko tego, że poczułem to, co jest w środku. Nie chciałbym czymś takim dostać bezpośrednio w twarz i uwierzcie mi, nikt z was również nie chce. Więc jeżeli ktoś z was ma swoją opinię na temat tego typu rzeczy, to gorąco zachęcam was do podzielenia się nią w komentarzach, niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzacie, czy może wasze zdanie jest wręcz przeciwne. Jeśli ktoś z was jest fanem kuchni amerykańskiej, to z pewnością słyszeliście o takim daniu jak pulled pork, albo po polsku mówiąc, szarpana wieprzowina. Rzecz bardzo smaczna, ale rzecz, która wymaga pewnego dość dyskusyjnego akcesorium. Zapłaciliśmy za to 37,50 i zamówiliśmy to na Amazonie, a to, co jest w środku, to coś takiego. I jak widzicie, są to takie metalowe pazury do szarpania mięsa. Pytanie, czy oby na pewno wieprzowego? Bo wiecie, w Polsce na przykład kastety są względnie nielegalne, albo chyba nawet właściwie całkowicie nielegalne, więc czy coś, co przypomina pazury Wolverina? Ja mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony pewnie jest to użyteczne w kuchni, ale z drugiej czymś takim naprawdę można zrobić komuś krzywdę. No dobra, jakby się uprzeć, cegłą też można zrobić komuś krzywdę. Nawet w szklance wody można się utopić. No ale spójrzcie sami na ten gadżet i powiedzcie, że to nie wygląda groźnie. Jak dla mnie bardzo wygląda. Ale czy jest groźny? Sprawdźmy to. Przetestujmy to nie na mięsie. Na czymś innym. Zobaczmy, czy uda mi się wedrzeć, i to dosłownie, do naszego studia. Uwaga, wjeżdżam! Wjeżdżam, rozjeżdżam, patrz stary! Normalnie, no elo! Jaka wołowina, wariacie, jaka wieprzowina, wariacie, prześcieradło, o! Normalnie, dziękuję panowie, dziękuję. Więc jak widzicie, to ma mocny damage. Potężny item. Tym razem gadżet za 69 zł, który jak tylko zobaczyłem, moją pierwszą myślą było, że wow, chciałbym coś takiego mieć. Ale jak zastanowiłem się nad tym dłużej, to pomyślałem sobie, że to chyba nie do końca jest dobre. Bo to, co czeka na nas w środku, jest w takim ładnym, dość ekskluzywnym case'ie. A w nim mamy po pierwsze taką gumkę, po drugie taki naprawdę ciężki uchwyt, po trzecie jakieś dodatkowe akcesoria, laser, tak to jest laser, tarczę i coś, co jest przerażające w tym wszystkim najbardziej, czyli metalowe, ciężkie kulki. Więc tak, moi drodzy, jak tylko to złożę, to będzie to proca z celownikiem laserowym na metalowe kulki, rozumiecie to? No właśnie, dajcie mi sekundę, poskładam to do kupy. I zmontowana. I w tym momencie wygląda to właśnie tak. Tutaj mamy laserek, żeby go włączyć wystarczy zrobić o, coś takiego i laserek jest już aktywny. A tu, gdzie nim wskazuje, mamy takiego pięknego, okazałego arbuza. Na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, mam okulary dla siebie i okulary dla Arciego. To są takie bezpieczniejsze. Trzymaj, Arci. Nie wiemy, na ile ta praca jest mocna, nie wiemy, czy kulka się odbije, nie wiemy, czy jest celna, więc gdyby kulka miała się odbić, staramy się zachować środki ostrożności. Arci, schowaj się pod stołem. To wygląda, jakby miało wycelować dość nieźle. I uwaga, uwaga, moi drodzy, nie róbcie tego w domu. 3, 2, 1. Stary, czy stało się to, co myślałem? Chyba tak. Czy ta kulka się tam wbiła? Patrzcie, jest dziurka na arbuzie. Czekajcie, podejdę z kamerą do niego bliżej. Ona wlazła do środka. Ej, a to naprawdę łatwo się napinało. Ja myślałem, że to będzie lekko lecieć. A ona przebiła się przez grubego arbuza. Nie, ja to muszę powtórzyć, bo ja nie wiem, czy to nie był przypadek. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem spróbuję skupić się na celności, celując w ten obszar. I patrzcie, ta gumka chodzi naprawdę lekko. To nie zapowiadało się, jakby to miało być aż tak mocne. Więc musimy to powtórzyć. Uwaga. 3, 2, 1. Okej, chyba mi zeszło w ostatnim momencie, ale po raz kolejny wygląda na to, że kulka jest w arbuzie. Zobaczmy, gdzie trafiłem. Tu było pierwsze uderzenie, a drugie, mimo tego, że celowałem tutaj, weszło trochę poniżej tutaj, ale po raz kolejny kulka jest w środku. To jest chyba za mocne, żeby używać tego tu, wewnątrz pomieszczenia, bo gdyby to się gdzieś podbijało, byłoby nieciekawie. Oprócz tego, że jesteśmy tu, my są jeszcze monitory, kamery i to nie są rzeczy, które chcielibyśmy rozwalić. Ale mamy pewne rzeczy, które chcielibyśmy rozwalić, więc chodźcie, spróbujemy. Naszym drugim celem jest szklana butelka z wodą. Dla bezpieczeństwa założę sobie tą maskę, bo będziemy celować bardziej w kierunku ziemi. Mamy też dużo przestrzeni, dookoła jest pusto. I zobaczmy, czy damy sobie radę ze szklaną butelką. Uwaga, lecimy. Pierwszy nietrafiony. Drugi nietrafiony.
do 3 razy sztuka. A czy zmienię trochę kąt i podejdę trochę bliżej. Teraz się uda. I... stary! Ej, chyba trafiłem w szyjkę. Ty, otworzyłeś kiedyś w ten sposób butelkę wody? Bo ja nigdy. Ale chcę to strasznie zobaczyć. Jeszcze raz. W zwolnionym tempie. Nie no, ja to muszę zobaczyć jeszcze raz. O stary. Grubo, nie? Przegięte. Teraz jak próbowałem podnieść butelkę, to zauważyłem, że ona pękła w kilku miejscach. Więc jak sami widzicie, jest to rzecz naprawdę mocna. Teoretycznie jest to przedmiot myśliwski, przeznaczony dla myśliwych, ale w praktyce może zamówić to każdy. Problem w tym, że nie każdy powinien, bo nie we wszystkich rękach to będzie wykorzystywane odpowiedzialnie. Przyszła pora na telefon, ale nie taki jak mój. Ten był o wiele tańszy i w sumie to nie do końca jest telefonem. Kosztował 129 zł, a to, co czeka w środku, to chyba nie jest coś, co chcemy na sobie testować, Arci, powiem ci szczerze. No proszę, no jest jakaś tutaj kamerka, jest obudowa, no wygląda tandetnie, no ale to jest smartfon za 129 zł, nie? Jest też ekran z przodu... Wow, ej, no dobra, on z daleka wygląda legitnie, okej? Okay? Proszę się nie czepiać, gdybym tak ci na szybko pokazał. Patrz, mam nowy telefon. Fajny, nie? Spoko, no. Albo gdybym gdzieś chciał z tym wejść. Mój telefon fajny, no, no normalny telefon, spokojnie, chowam do kieszeni. Tylko, że jest problem. Bo to nie jest normalny telefon. Do telefonu mu daleko, on ma inną funkcję. Te ząbki, które tutaj widzicie u góry, to tak naprawdę elektrody. I to razi prądem. Spróbujmy to uruchomić. Tutaj są jakieś przyciski, głośniej, ciszej. Chociaż tak naprawdę tu jest światło i piorunek. Spróbujmy od światła. Okej, teraz się świeci światełko. No dobra, no nie jest to zbyt groźne. Nawet mocne jak na taką małą lampkę. No i teraz to drugie. To nie wystrasz się, Archie, bo to potrafi huknąć. Uwaga. A patrz, mamy 100% baterii, nie? Jest narysowane, jakby 19, 19, 100% baterii. 3, 2, 1. Co jest? No zarycz! Czemu to nic nie robi? Światełko działa, a to nie działa? Aha, dobra, bo tu jest jeszcze przełącznik on-off, który nie dotyczy światełka, tylko pewnie dotyczy tego. O, okej, teraz się świeci tutaj na czerwono. No dobra, więc teraz. 3, 2, 1. Nie chcecie czymś takim oberwać, uwierzcie mi. To jest mocniejsze niż iskierka, którą możecie znaleźć w pstryczku od zapalniczki. To jest naprawdę... przyjemnego czymś takim oberwać. I teraz wyobraźcie sobie tego głupiego kolegę, który chodzi po szkole z butlą, że może mieć w drugiej kieszeni coś takiego. Serio? Tak łatwo dostępne? Szczególnie, wiem, przy tego typu rzeczach powtarzam to po raz kolejny. Jeżeli ktoś ma rozrusznik, jakąkolwiek aparaturę albo nawet wadę serca, to coś takiego może mu zrobić poważną krzywdę. Więc niech nigdy nawet nie przychodzi wam na myśl, żeby bawić się czymś takim i... wiecie, to jest zły pomysł. Najlepiej w ogóle takich rzeczy nie zamawiać. I najlepiej jakby były jakoś limitowane. Ja nie jestem zwolennikiem obostrzeń, no ale kurczę, co będzie mniejszym złem? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. A jeżeli uważacie, że takie odcinki jak ten są potrzebne i przyjemnie wam się to ogląda, to możecie pod nim zostawić łapkę w górę. Jak chcecie widzieć kolejne, strzelcie suba. Zapraszam na poprzednie, a na dzisiaj to wszystko. Tego już nie przyłożę lepiej do głowy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.